Mam niezmierną przyjemność zaprosić Państwa na no niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie kulturalne, jakie już za miesiąc będzie miało miejsce w Bytomskim Centrum Kultury, a chodzi oczywiście o koncert Czerwono-Czarnych. No to wydarzenie niezwykłe chociażby dlatego, że Czerwono-Czarni już właściwie regularnie nie koncertują, także to będzie takie specjalne spotkanie się tych muzyków właśnie w oryginalnym, tu podkreślam, składzie i wystąpienie właśnie w Bytomiu. Okazja nadarza się taka, a nie inna. No wiadomo, z Bytomiem związana była Karin Stanek, niegdysiejsza wokalistka zespołu, która, no trzeba powiedzieć, w tym miejscu została wyłoniona jako wokalistka Czerwono-Czarnych, no w jednym z ważniejszych, słynniejszych castingów w latach 60., jaki odbył się w Polsce. Także Czerwono-Czarni skrzykną się, przyjadą z kilku państw Europy i właśnie w Bytomiu 15 lutego o godzinie 17 zagrają dla Państwa. Stowarzyszeniem wokalistek i wokalisty, których właśnie specjalnie do tego koncertu zaprosili. Ja tutaj może w tym miejscu przedstawię tych ludzi, którzy będą śpiewać piosenki Czerwono-Czarnych, a będą to Danuta Błażejczyk, Agnieszka Weiss, Natalia Pastewska oraz Maciej Podsiadło. To soliści, którzy wykonają tutaj te słynne, przecież legendarne już przeboje grupy. I jeszcze raz przypominam, że koncert odbędzie się w Bytomskim Centrum Kultury o godzinie 17, dokładnie 15 lutego. Zapraszam serdecznie.